Malarz przechodził się, przechodził po Wrocławiu, oglądał, spojrzał na lewo, spojrzał na prawo, zauważył dom Bakara, wstąpił na chwilę i zobaczył znakomitą, martwą naturę. A natura jest, ma charakter jesieni, dlatego malarz zachwycił się, bo przyszedł z pleneru do pomieszczenia i wydaje mi się, że dalej jest w plenerze. Zachwyt to ważny element twórczości, ponieważ zanim zaczniemy malować, dobrze się zachwycić nad martwą naturą, nad człowiekiem, nad architekturą. Zachwyt to jest początek. To jest temperatura, to jak można inaczej mówiąc iskra, która w człowieku powstaje, żeby powstało później, żeby narodziło się dzieło. Zanim malarz podejmie to wyzwanie, musi się nad tym dziełem skupić, wyciszyć. To jest pierwszy ważny element. Wyciszamy się. Zapominamy o wszystkim. Wyciszamy, zostawiamy na zewnątrz wszystkie troski. Prawda? I zostajemy sam na sam z dziełem sztuki. A bo te owoce same w sobie są dziełem sztuki. One są stworzone, a malarz z tych owoców, które tutaj są, tworzy dzieło. One są doskonałe, ale czy dzieło takie będzie, to zobaczymy. Praca z doskonałym modelem nie jest łatwa. My widzimy niedużo sobie z tej rzeczywistości, która jest. Widzimy parę procent. Także codziennie ten sam element, to samo jabłko, ta sama architektura, ten sam budynek, który zauważamy, jest inny. I tak możemy codziennie, do końca świata, za każdym razem widzimy inaczej. Człowiek nie jest w stanie wszystkiego zobaczyć tego, co go otacza. Bo tak to już by się sztuka skończyła. Więc przychodzimy do malowania, do tworzenia. Na początek, żeby rozpocząć pracę z tą piękną, martwą naturą, przypiąłem do deski papier, żeby zrobić szkic i rozpoznać kształty, które tworzą tę martwą naturę. Tutaj mamy jabłko, dzbanek, ale dla malarza to nie jest jeszcze jabłko, to nie jest dzbanek, to nie jest papryka, to są kształty. Bo człowiek widzi, jest taka fizjologia, taka natura człowieka, że on widzi na początku jabłko, on widzi kształt. Ja tutaj te kształty będę teraz pokazywał. Zaczynamy pracę. No, tutaj zrobiłem w poziomie, ustawiłem ten obraz. Ale może rzeczywiście będzie ciekawiej, kiedy ten obraz będzie w pionie ustawiony, będzie w poziomie. O, tak. Zaczynamy od kształtu. Pierwsza kreska jest najtrudniejsza, bo jak jest puste pole, to jest obraz wtedy, można powiedzieć, doskonały, jest czysta forma. A to teraz trochę tę czystą formę trzeba popsuć. Picasso mawiał, że żeby rozwijać się, to trzeba zepsuć swój własny obraz. A więc tworzymy. Tutaj najpierw zacznę od fragmentu podstawy. Następnie i tutaj może na początek pokażę taki sposób pomocy w zobrazowaniu tej martwej natury. Mierzenie na ołówku, na pędzlu kształtów. Kciukiem zaznaczam sobie wielkość dzbanka i teraz od lewej strony liczę, ile dzbanków mieści się w szerokości tej martwej natury. Raz, dwa, trzy i troszeczkę.
Czyli tutaj proporcjonalnie na papierze również odznaczam sobie te odległości. Raz, dwa, trzy i troszeczkę. No, w sumie bardzo, bardzo dobrze to zrobiłem. Raz, dwa. Wysokość tej mantry natury to dwa dzbanki. Znakomicie. Czyli ten dzbanek jest przeniesiony na format tego papieru, jest tej wielkości. Dobrze. Już mamy podstawę, mamy pierwszy element. Teraz, zanim zaczniemy rysować dzbanek, to malarz nie widzi dzbanka, tylko widzi kształt. A to jest, ujmując najprościej, prostokąt. Następnie mamy po prawej stronie jabłka i gruszki na talerzu. Mierzę dzbanek, liczę raz, to jest jedna szerokość, jedna wysokość dzbanka, to talerz. No i nie rysuję tego talerza w sposób bardzo szczegółowy, tylko zaznaczam taką prostokąt. Taki prostokąt, formę prostokątu. O, formę prostokątu. Ponieważ te granice, które otaczają jabłka i talerz, mają formę prostokątu. Następnie jeszcze z prawej strony mamy następny prostokąt, który jest wazonikiem. Tutaj mamy jeszcze następną formę. Tych form mamy bardzo dużo. Tak. Jabłuszka. I teraz zaznaczamy kierunki draperii. Proszę, tak, tutaj mam ukos, mam taką szarfę wystającą. Tu są wszelkiego rodzaju załamania. O. I co chciałem powiedzieć, że malując draperię, nie patrzymy na tą draperię jak na draperię. Patrzymy jak na góry, jak na Tatry, jak na Pieniny, bo ta draperia w swojej istocie jest takim modelem, który sprawia, że patrząc, że nasza wyobraźnia biegnie w naturę do gór. Nie patrzymy. Nas interesują kierunki, nas interesują Tatry na razie, nie? Nie ta draperia. My jej nie nazywamy, czy to jest draperia z atłasu, czy z franeli. To nie jest istotne. O. Tutaj mamy następny element. Proszę bardzo. To jest początek martwej natury. I zwykłe formy. Proste. Może nic. Ale od abstrakcji zaczynamy. Sztuka zaczyna się wtedy, kiedy abstrakcja łączy się z realizmem. Następnym krokiem naszym będzie poszukiwanie kształtów. To były kształtów, które są w rzeczywistości. One mieszczą się w tych granicach kształtów abstrakcyjnych. I teraz tak, co to jest ten dzbanek? Dzbanek to jest trapez. Proszę bardzo. Na górze dzbanka jest pokrywka. Proszę, to jest następny trapez, taki trójkąt, można powiedzieć, spłaszczony. Trapezem będzie tutaj taka rączka ceramiczna do podniesienia pokrywki. Za dzbanka lekko
pojawia się delikatnie, wystaje lejek, o. No i rączka do podnoszenia tego dzbanka, ale też zanim nam narysujemy szczegółowo tą rączkę, tworzymy formę geometryczną tej rączki. O. Ona ma taką konstrukcję i dopiero konstrukcję. Pojawia nam się dzbanek. No to jest dzbanek, który jest u nas jako model, który mnie zachwycił w martwej naturze. Następnie zajmujemy się tutaj naszymi jabłkami. O, talerz jest półokrągły. Tak. Rysujemy z pewną swobodą. Bardzo ważnym elementem jest w rysunku, powstawaniu tego szkicu swoboda. Nie używamy gumki. Poprawiamy linie, które są być może nie takie, jakie powinny być. Malujemy swobodnie. To ma być żywy rysunek. Na rysunku ma być życie. To ma być hemoglobina. Hemoglobina jest wtedy, kiedy jest życie. O. Proszę bardzo. To jest cały czas. Ja rysując, proszę zauważyć, w tej chwili nie odrywam węgla od kartki, tylko te kreski stawiam obok siebie, na siebie, po prostu to jest taka plątanina kształtów. O, proszę zobaczyć, tak, tutaj mamy. O, żywy rysunek, bo kiedy rysujemy rysunek, tak najczęściej bywa. Rysujemy, odkładamy węgiel. Następnie stawiamy następną kreskę. To w międzyczasie powstają, ja to nazywam przerwy w temperaturze tworzenia. Przerw w temperaturze tworzenia nie powinno być, ponieważ wygasa ogień, który ma się tutaj na tym płótnie rozpalić. Tutaj ma być ekspresja, ogień, ciepło, ma być atmosfera środowiska. My tutaj budujemy środowisko, w którym znajduje się ta martwa natura. To jest tak, jakbyśmy robili nagranie piosenki na płytę z takimi. Piosenkarz był śpiewał, potem skończył się, przestał śpiewać, zobaczył, potem dalej śpiewał. No i powstałyby tak zwane przerwy, dłużyzny w tym nagraniu. One nie powinny powstać. Nie rozpoznali, co to za piosenka. O, tutaj buduję następne elementy naszej martwej natury. Jabłko. Proszę. O. Tak, tutaj talerz. Proszę. Tutaj jest wazonik. Ten piękny, falisty. Zilustrujemy. O nie, nie z prawej strony, to jeszcze o cieniach powiem. Teraz na sam początek stawiam same kreski. Proszę, dobrze. No, to doszliśmy do tego momentu, w którym oznaczyliśmy kształty. I nawet takie kształty bardziej wnikliwe, powiem, tej martwej natury.
wstępnym elementem, żeby w budowaniu, w szkicowaniu, w stawaniu tych jabłek i dzbanka, to jest światło. Światło jest bardzo istotne, bo bez światła nie ma teatru. Bez światła nie ma teatru. Światło musi być. Światło, dzięki światłu widzimy kształty, widzimy cienie, które rysują nam kształty. I te cienie są bardzo ważne. One były istotne u Rembrandta, u Cezanne, u każdego malarza, ekspresjonistów niemieckich. W malarstwie współczesnym, w malarstwie abstrakcyjnym. Cień i światło. Cień i światło, one razem współgrają, one ze sobą mówią, rozmawiają, tworzą klimat i dzieła. Proszę. To jest teraz, będę zaznaczał cienie. Światło mamy z lewej strony. Jeżeli światło mamy z lewej strony, to z prawej strony pojawiają się cienie. No i te cienie zaznaczamy. To jest bardzo proste. O. Każdy może stworzyć dzieło sztuki. Nic nas nie ogranicza. Każdy jest powołany do dzieła. Nie przejmujmy się, że niektóre obrazy są bardzo drogie i nas nie widzą, nie kamerują. Ja mam takie szczęście, że teraz kamera śledzi tutaj te moje poczynania, ale Państwa też poczynania kamera będzie śledzić. Każdy ma szansę w życiu i nikt nam tej szansy nie odbierze. To jest piękne w sztuce, że my jesteśmy wolni. Tylko od nas zależy, czy stworzymy dzieło sztuki, czy tego dzieła sztuki nie stworzymy. To nie jest trudne, tylko wystarczy mieć trochę pokory do stworzenia tego, co malujemy. Każdy artysta miał pokorę, bo inaczej by nie stworzył, bo jakby powiedział, że jest lepszy od tego, co maluje, no to by tego dzieła nie stworzył. No. Tutaj w takim zarysie, powiedzmy, chcę tu Państwu pokazać w sposób w miarę sprawny, jak to namalować tą martwą. Tutaj mamy każdy jest powołany do dzieła, można tak powiedzieć. To jest taka temperatura stworzenia, że ten papier to samo lata, widzicie Państwo. Deska lata, wszystko lata. My też latamy. O, malarz mówi się, że lata, no lata, ale malarz jest, stwarza wtedy dzieło sztuki, kiedy stoi bardzo wyraźnie i mocno na ziemi, a głowę ma chmura. I to napięcie tworzy ideał dzieła sztuki. Między chmurami, głowa w chmurach, nogi na ziemi. Im większe napięcie, tym lepsze dzieło sztuki. Ja się staram teraz tak napiąć głowę do chmur, stawić, żeby stworzyć tutaj jakieś ładne dzieło sztuki w klubie Bakara. I to będzie historia, którą na żywo przedstawiamy. Proszę bardzo. I teraz ważna rzecz. Jeżeli z lewej strony mamy światło, to z tyłu jest cień. Ponieważ tego światła byśmy nie zauważyli. Tak samo jak, powiedzmy, jakbyśmy malowali żarówkę, to wokół żarówki będzie ciemno, żarówka będzie świecić. Bo jakby wokół żarówki było jasno, to byśmy nie widzieli tego światła. To by była jak biała kartka, to by była próżnia.
jest punkt, który świeci, on jest jasny, a wokoło jest ciemno. To światło skierowane jest i oświetla. Natomiast, natomiast wokół tej żarówki oświetla punkt, który ma oświetlić, który będzie jasny, ale wokół żarówki jest ciemno. O, proszę bardzo, ja tutaj teraz próbuję zrobić to światło. Proszę, tutaj, tak, tutaj mamy cień z prawej strony, ponieważ ten dzbanek jest z lewej strony oświetlony. Draperia oczywiście jest ciemna. Tak. I odcięty węglem. Tutaj mamy. Tak, to wszystko. Temperatura tworzenia wysoka. Proszę. Zrobiliśmy obraz taki impresjonistyczny, ten szkic nam wyszedł. Malarz musi odejść, zobaczyć co zrobił. Takie jest powiedzenie, że malarz maluje kiedy chodzi, a nie kiedy maluje. Tak to mówią artyści, a farba im dłużej schnie, tym lepiej trzyma. O, proszę. Tomasz, to jest nasz szkic wstępny do namalowania tej martwej natury. To jest nasz szkic. Teraz widzimy, prawda? Możemy sobie wstępnie zobaczyć, co tutaj, jaką drogę wybrać, żeby tą martwą naturę pokazać. Ale droga to jest na początku, natomiast na samym końcu następuje proces twórczy, czyli łączenie tych wszystkich form. I wtedy dopiero powstaje dzieło sztuki. Czyli dzieło sztuki ma takie ramy. Ramy do pewnego momentu, że najpierw jest ten punkt pierwszy, analiza rysunku. To, co robię, to jest analiza rysunku. To jest analiza tej martwej natury. To jest inżynieria obrazu, inaczej mówiąc. Później po tej inżynierii, po tym przedstawieniu w sposób w miarę realistyczny tych przedmiotów, to łączymy te wszystkie elementy, które są na tym obrazie, a samo łączenie form jest zapowiedzią wejścia w proces twórczy. Wtedy na przykład łączymy, dam taki przykład, widelec z gitarą może stanowić rybę. Prawda? A pasek i butelka żyrafy. I tworzymy coś, czego wcześniej nie było. I to ten etap późniejszy. Możesz mówić do kamery? Dobrze. Ten etap. Dobrze. Ten etap późniejszy, czyli łączenie form realistycznych, ten etap nazywamy procesem twórczym. Jest bardzo ważne. Wielu artystów zatrzymuje się na tym etapie realistycznym. Przejście w proces twórczy to już jest misterium, to jest tajemnica. I dlatego dzieło sztuki jest z jednej strony bardzo racjonalne, bardzo logiczne i każdy może je stworzyć, mając pokorę do piękna. Natomiast w następnym etapie to dzieło już jest tajemnicą. Ale tajemnicą jest i możemy wejść w ten etap, każdy może wejść w ten etap. I ja to nazywam chodzeniem już po grani. Prawda? Jak to w górach jesteśmy, chodzimy po grani, wtedy niemalże latamy po tych górach. Unosimy się jak ptaki. Teraz przystąpię do malowania, ponieważ już wiem, jak ten obraz będzie wyglądał. To sobie odłożę ten szkic. Tak, już to zaznaczyłem to, co mam malować.
i przechodzę w następnym etapie do malowania. I teraz kilka rzeczy chciałbym powiedzieć przed malowaniem. Warsztat pracy artysty. Warsztat pracy artysty utrzymany powinien być w porządku, bo to są nasze klawisze, jak w fortepianie klawisze. Trudno by było grać jak pianiście, kiedy by miał porozsypywane klawisze po całym fortepianie. Nie wyobrażam sobie, żeby zagrał Bacha czy Mazurka Chopina, chodząc w koło fortepianu. Chyba to by było niemożliwe. Niemożliwe. Farby muszą być poukładane, ponieważ jak malujemy, jesteśmy w procesie twórczym, jesteśmy zachwyceni martwą naturą. Porywa nas ta martwa natura. No i skończy się na przykład czerwona farba, tę farbę, jeżeli mamy pod ręką, to nie przerywamy malowania. A jeżeli ona jest gdzieś tam, powiedzmy jeszcze nie wyciągnięta, czy na ziemi leży, to my przerywamy malowanie, odkładamy wszystko, wyciskamy farbę i już nas ten ogień wygasa. Ogień bardzo ważny jest, ta ciągłość w malowaniu, ta temperatura, to jest tak istotne, ponieważ każda przerwa wygasza nam w środku tę iskrę zachwytu. Nawet. Teraz tak, farby mam poukładane, można zobaczyć w porządku, pędzle obok leżą, pędzle są różne. W każdej wielkości, szerokie, duże, okrągłe. Ja używam pędzli okrągłych. Ja lubię pędzle okrągłe do malowania. Mam jeden płaski pędzel do zakładania dużych powierzchni. Natomiast malując, maluję pędzlami okrągłymi. Papier ścierny. Papier ścierny potrzebny jest do przetarcia płótna przed malowaniem. Ponieważ te płótna, które kupujemy, one są szorstkie często. Nasze pędzle się wycierają i takie malowanie jest o wiele trudniejsze po szorstkiej nawierzchni. Woda, ramka, o której teraz powiem i co chciałem jeszcze powiedzieć tutaj odnośnie warsztatu. Pędzle, papier ścierny, szpachelka. O. Szpachelka też jest ważna. Szpachelka malarska. Szpachelką możemy również malować, nakładając na szpachelkę farbę i rozcierając ją później na płótnie. Węgiel to już odnośnie tego całego warsztatu. Teraz tak. Ramka. Ramka jest ważna. Ramka służy nam do kadrowania obrazu. Tutaj mamy, w ramce mamy, proszę zobaczyć obrazek tych obrazków. Jak tę ramkę będziemy przesuwać, to tych dzieł sztuki będzie tak dużo, że nie zdążymy ich namalować w ciągu dnia, ani w ciągu życia. Ta ramka służy nam do kadrowania naszej martwej natury. Proszę. Ramka jest z przodu ciemna. To jest taki, można powiedzieć, pierwszy aparat fotograficzny. Jest ciemnia i w ramce pojawia się światło, którym widzimy naszą martwą naturę. Ona pozwala nam przez to, że jest szeroka i ciemna, skupić się na tym obrazie, który malujemy, jednocześnie wykadrować to, co chcemy namalować. Ręka służy nam do zmniejszania i powiększania obrazu. Ona działa jak zoom w aparacie. Jak obiektyw się wysuwa, to widzimy mniej w okienku. Jak obiektyw przesuwamy, to widzimy więcej. To jest bardzo ważne. Kiedyś malarze, artyści mieli przedmioty, którymi się posługiwali. Pan zamówił obraz,
palas przyszedł, nie było aparatów fotograficznych, rozłożył swoją skrzynkę i w tej skrzynce miał ramkę, miał urządzenia do pomiaru wielkości obrazu. To było również rzemiosło. Ale sztuka to coś więcej jak rzemiosło. Sztuka jest wtedy, kiedy następuje tajemnica obrazu. Kiedy przechodzimy w proces twórczy. Malarz, jak czasami mój uczeń mówi, że już mu wszystko wychodzi. To rozmawiam. Krzesło potrafi nam rysować. Fakturę potrafi odtworzyć. No to mówię, no to jest pewien problem, ponieważ już się powinno zapalić czerwone światełko. I mówię, mistrzu, ty jesteś rzemieślnikiem już, ale nie jesteś artystą. Rzemieślnik to coś więcej jak artysta. Rzemieślnik cały czas, artysta, przepraszam, popełnia błędy, bo te błędy jego budują. Te błędy, te ściany, które pokonuje, budują jego sztukę. Natomiast rzemiosło polega na tym, że robimy, na przykład malujemy 300 krzesełek jednakowych. No to trudno mówić o budowaniu artysty, budowaniu jego sztuki w takim wypadku. Dlatego błędy, jak proszę się nie zrażać błędami, bo błędy są istotną wartością w naszej pracy. Te błędy nas budują. I nawet jeżeli artysta tych błędów robi dużo, codziennie, ale nie ustaje i cały czas pracuje i wydaje mu się, że już jest do niczego, że to w ogóle może rzucić to malarstwo, rzucić tą sztukę. Nie, to nie ma co rzucać. Bo potem następuje tak zwany wysoki lot, tak jak mawiał Józef Czapski. W pewnym momencie jesteśmy dalej niż byliśmy na początku. Bo te błędy artystę wzmocniły, pokonały jego słabość. To jest ważne. Wielu malarzy na błędach kończy, załamują się, ale nie ma co się załamywać. Tylko pracować. Teraz tak. Zaczynamy od rozrysowania tego, co wcześniej na papierze. Malujemy farbami akrylowymi. Farby akrylowe to jest współczesna technika. Na początku XX wieku powstała w latach 20. w Stanach Zjednoczonych. One mają przewagę nad olejnymi. Przewagę mają w szybkości schnięcia tych farb. Obraz bardzo szybko wysycha. Obraz olejny schnie długo. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Zależy, jakich używamy jeszcze środków do malowania, jakich, czy używamy sykatyw, czy tych sykatyw nie używamy. Tutaj naszym rozpuszczalnikiem jest woda w wypadku farb akrylowych. Malujemy i po chwili farba już wysycha. Obraz jest gotowy. Na początku rozrysowuję te kształty, które wcześniej... Ja już te kształty poznałem, więc moja ta działalność jest pewniejsza. Zrobiłem analizę tych kształtów. O, tak. Zbanuszek nam się tutaj już pojawia. Proszę. Mamy paroszek, moczę pędzel w wodzie,
Następnie farbę rozpuszczam na palecie. Używam palety z papieru. Ona jest korzystna, ponieważ ta paleta składa się z wielu warstw, takich karteczek malutkich, no, które możemy po zużyciu warstwy wierzchniej oderwać i korzystać z następnej. Można też oszczędnie malować, oszczędnie wykorzystywać paletę. Ja na przykład po zamalowaniu całej tej palety odrywam warstwy farby, one się bardzo ładnie od tej palety odrywają i wykorzystuję kilka razy jedną. Tak nam starczy na dłużej. Starczy nam na dłużej. Malarz zawsze musi oszczędzać, żeby więcej namalował. Sprzęt nie jest tani. Teraz tak. Tutaj zaczynamy. Wróżka. Muszę zobaczyć. Maluję pewnie. Nie przejmuję się, że jeszcze nie ten kształt. Ponieważ ta farba akrylowa na to pozwala. Z farbą olejną jest gorzej, bo tutaj już ta farba nie przy swojej naturze nie odrywa się, inaczej nie wysycha szybko, no i trzeba co trochę wycierać płótno, żeby położyć następną warstwę. O, proszę, no, tutaj mamy, tu mamy talerz. O, tutaj mamy następne łóżka, cebulę. Dlaczego jabłka? Cézanne powiedział, że on mówił, nie raz nie powiedział, ale to mówił bardzo często, że jabłkiem zachwyci Paryż. Jabłko, każde jabłko jest inne, inny ma kształt. I on chciał zachwycić Paryż tym bogactwem kształtu jabłka. Cézanne w ogóle jest bardzo ważnym naszym przedstawicielem sztuce, ponieważ od Cézanna nastąpił rozwój sztuki. Impresjoniści rozmazali się na obrazie. Oni już nie korzystali z konstrukcji obrazu. Cézanne oparł swoją sztukę na kontrapunkcie gotyckim, kontrapunkcie średniowiecznym. Sztukę współczesną, ale nie tylko Cézanne, również Modigliani, Picasso i inni, oni oparli swoją sztukę na kontrapunkcie średniowiecznym. Dlatego ta sztuka zaczęła się od Cézanna rozwijać. To jest bardzo ważny przedstawiciel w naszym życiu artystycznym. O, to już mamy wstępnie. Proszę zobaczyć, jak ja już sobie porysowałem na węglem, na papierze tą naszą martwą naturę, to teraz dużo łatwiej tutaj maluje mi się tą martwą naturę na płótnie. O, zrobiłem szkic przed malowaniem. I teraz tak. Zanim przystąpimy do końcowego etapu obrazu, to jak w rysunku, obraz również ma swoje wstępne fazy. Zanim postawimy cienie, zanim postawimy kropeczki, zanim postawimy dominantę, to tworzymy sposób, taki jakby inaczej powiem, płasko nakładamy na te kształty, które tutaj namalowaliśmy, kolory.
kolory, które są w naturze. Akryle mają to do siebie, że ciemnieją. Dlatego malowanie akrylami, żebyśmy osiągnęli efekt, który chcielibyśmy osiągnąć, żeby to malarstwo nie było ciemne, zawsze malujemy jaśniej niż chcielibyśmy, ponieważ akryl po czasie ciemnieje i on już nie jest taki jak na początku, kiedy farba jest wilgotna. Więc ja tutaj staram się malować to bardzo jasno, bo to tak jasno nie będzie później. Dlatego wykorzystuję tę możliwość, że mogę jasno twarde plamy postawić. Tutaj mamy bardzo, to mamy też tak w tej klimacie draperię postawioną, proszę. Tak. Widzicie Państwo, malować każdy może. Jakieś uczennica powiedziała. Macać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Bardzo mi się to podobało. Niektórzy tam narzekali, a ona mówi, mazać każdy może. Bardzo dobrze, to jest optymistka. I ona do czegoś dojdzie. Ponieważ nie stwarza sobie barier przed malowaniem. To łóżko też. Ja w tej chwili, zobaczcie Państwo, maluję kształtami, plamami prostymi. Ja tutaj na razie to chcę po prostu osiągnąć tą kolorystykę. Malując w ten sposób, to ja szybko zapanuję nad tonacją tego obrazu. To jest malarstwo od lat, od setek lat. Wypracowało swoją metodę powstawania. Malarstwo wypracowało swoją metodę. Dziewczyna z perłą malowana, ona też od początku, na samym początku nie była taka przestrzelna, nie miała tych cieni, tylko malarz najpierw prostymi plamami zakładał powierzchnię w tej twarzy tej dziewczyny. On nie malował od razu szmatka. Szmatka bardzo też tutaj istotna jest w naszej pracy. Ponieważ pędzel trzeba często wycierać, żeby kolory się nie mieszały na pędzel. Tak. Kształty. O, proszę, tutaj mamy żółć, taką ciepłą żółć mamy, dobrze. Malujemy ciepłą żółć. Tutaj mamy ta cebulka. Cebulka zdrowa. O, cebulka ma też kolorek swój. Tutaj za tym owocem następnym, zielonym, jest następny owoc, taki pomarańczowy. Tutaj jest kartofel. O, taki ładny. O, zdrowy. A tu jeszcze w międzyczasie jest. Wcisnęła się papryka. Tak. Papryka wcisnęła się. Tutaj za papryką. O. Przedziela się przez całość. Przedziela się następny owoc zielony. Proszę. A jest tu mamy. I teraz mamy talerz. On jest jasny, więc malujemy na jasno. Teraz proszę zobaczyć, w bardzo szybkim czasie już bardzo dużo osiągnęliśmy. To malarstwo postępuje. Ja nie przerywam malowania, cały czas mówię i cały czas maluję. Staram się trzymać temperaturę. Tutaj z tyłu mamy draperię. Proszę. Draperię. Niebieską. O, malujemy na niebieską. Jak niebieska, to niebieska. Taka błękitna, ciepła, ładna. Błękit. Ciepły, proszę. O, proszę zobaczyć.
Następnie mamy draperię czarną, ale czerń to nigdy nie jest czerń. Czerń ma zawsze swój kolor. Bo na tej czerni odbija się światło. Ja tu widzę ten czerń widzę w ten sposób. O, ona jest prawie, że tak ciemno-fioletowa, ta czerń. Proszę bardzo. To jest, to na razie to nam wychodzi tak, malarstwo a la prima, to znaczy a la prima, to znaczy to jest malarstwo szybkie, na którym widać płótno, gołe płótno. O. Proszę, tak, tutaj mamy ciutko, proszę, tutaj zaznaczymy tą naszą czerń. Nasza czerń to jest właśnie taka czerń, która ma swoje imię. Każda czerń ma swoje imię, tak samo biel. Imię ma. Każda biel ma swoje imię. O, nie ma czegoś takiego, że to jest czarne. Tak nie jest. Proszę, teraz mamy następnym elementem jest w naszym obrazie jest ta piękna draperia. Ona jest zielona. O, jak ona się tutaj nam ślicznie łączy z owocami. Proszę. Jak ona nam się łączy. Proszę zobaczyć. To malarstwo samo powstaje. Ono się samo maluje. Tutaj nie trzeba filozofii. Trzeba radości życia. Trochę. I nie zmieniać tego, co już jest stworzone. My tylko to stworzenie łączymy. Łączymy w całość. Proszę. Tutaj mamy taki ładny przerywnik z kitu. O. A tutaj mamy kawałek dalej zieleni. Na palecie jest farba. Natomiast ona się zaczyna dematerializować już na palecie, a tutaj to już nie jest farba. To jest misterium, to jest tajemnica. To jest tajemnica. Malarz wkracza w tajemnicę farby, koloru. O, proszę, tutaj mamy jeszcze taki ładny przerywnik. O, trochę. Tak, już to prawie zaczyna mówić ten obraz. Tutaj z tyłu jeszcze mamy dzbanuszek. Staram się ten dzbanuszek rozświetlić. Proszę. Teraz jeszcze cebulka z przodu musi dostać swoje imię. Proszę, każdy się jakoś nazywa. Porówno. Każdy ma swoje imię na tym obrazie. Dzbanek, cebulka, jabłko, draperia. Już możemy powiedzieć. Już możemy powiedzieć dużo o tym obrazie. Teraz przystępujemy. Można zostawić na tym etapie. Ekspresjoniści niemieccy zostawiali formiści. Zostawiali na tym obrazie, na tym etapie obrazy, ale my pójdziemy dalej. My pójdziemy dalej. Teraz, o, jeszcze zapomniałem. Olejku, był smutny, jakbym go tutaj nie zaznaczył. No, teraz mamy następnym, to my posuniemy się dalej. To chciałbym pokazać Państwu przejść. Ten obraz z cieniami, a potem wrócić do abstrakcji z powrotem. Z cieniami, to znaczy z przestrzenią, która jest iluzją. W obrazie przestrzeń jest iluzją, bo obraz jest malowany tylko w dwóch wymiarach, szerokości i wysokości. Rzeźba ma głębokość. Możemy koło
wokół niej się przejść, zobaczyć, co jest z tyłu. Następnie będziemy budować cienie. O, tak jak powiedziałem. Tutaj dzbanuszek ma cień. O. Tak, więc malujemy cień. Po prostu ciemniej. To jest naprawdę bardzo proste. Po prostu jest ciemniej. Cień to cień. Proszę, tu różka też ma cień. Cień ma inny kolor. Cień ma też kolor, bo cień jest formą. I teraz światło tworzy nam na takiej różce jedną formę i cień tworzy drugą formę. Mamy dwie formy. To jest taki, zaczyna się to bogactwo. Tutaj korzonek. Tutaj jest cień, światło na tym owocu zielonym. O, zrobimy światło, zrobimy na papryce. Tutaj to światło. Ta papryka ma taki tutaj głęboki cień, on prawie jest. O. Jest jak ta draperia, a może więcej. O. Tu mamy następny cień. Zobaczcie, jak te cienie zaczynają tworzyć nową wartość w obrazie. One są bardzo istotne. Bez cienia Rembrandt zajmował się tylko światłem. O, proszę. Już nam cienie zbudowały przestrzeń na tej misce. I tutaj jesteśmy. O, tu mamy na jabłku również cień. Tak, tutaj z tyłu tej pięknej draperii też się pojawia cień. O, teraz te nasze góry, te nasze Tatry zaczynamy kształtować. Doliny, rzeki, to wszystko tu jest. Jesteśmy prawie jak na łące. One się nam kształtują. O, tak ładnie nam się kształtują. Tak, tutaj tu mamy cień już następny. Tutaj się lepiej nawet może ten cień jest dosyć mocny. Tutaj po drugiej stronie tego obrazu. O, proszę bardzo. Tak. Tak, tutaj na tej szarfie wysuniętej też coś tam się pojawia. Taki ślad, może nie taki mocny. Za mocno ja na ten ślad. Zmienimy trochę światłem. Szarfę, proszę. Wydaje mi się, że korzystniej jest, kiedy ta taca, ona nie jest tutaj wstępnie w tych Tatrach nie jest, nie odbiera jej się wartości. Tej tacy nie odbiera się wartości. No i tutaj mamy światło. O, tutaj miejscami nam się zmienia nam się ta bateria. O, proszę zobaczyć, to jest tak, i tutaj dzbanek, on kończy tę część obrazu, on jest z prawej strony, on jest ten również ciemny. Ona tu jest ważna, ona się ciągnie. Ona się ciągnie jeszcze za tym dzbankiem lekko pod tym dzbankiem ta draperia. Ona jest jaśniejsza. Dzbanek niemalże się unosi. Tak, tutaj. O, tutaj mamy na ten dzbanek. Ten dzbanek też ma swoją,
swój cień. O, każdy pracuje na swój cień. O. I na swoje światło. Każdy z nas pracuje na swój cień i na swoje światło. Proszę. Teraz, żeby dalej malować, to muszę wycisnąć farby. Malarzowi skończyły się farby. To znaczy, że dobrze malował, dobrze pracował. Teraz muszę tutaj docisnąć troszkę kolorów. Docisnąć kolorów. Tak. Wiem. Proszę zauważyć, jak ja ustawiam farby na palecie. Ja nie ustawiam chaotycznie tych farb. Na początek kładę L, potem żółć, potem oranż. O. Oranż. Następnie czerwień. To już musi być porządek na palecie. To są nasze klawisze. To jest nasz fortepian. Muzyka na płótnie. To jest nasz fortepian. Siena polona. Błękit. Jasny, piękny błękit. Ultramaryna. Z ultramaryny trudno malować. Proszę. Ultramaryna. No i trochę tutaj też wyciśniemy zieleni. Ona jest najmniej zieleni wywędrowało z tej palety, ale no trochę poszło. Dobrze. Mamy ponownie farbę. I teraz przystępujemy do dalszej części. I wchodzimy w proces twórczy. Czyli te wszystkie elementy, które tutaj są w naturze, z natury przeniesione, z natury w naturze przeniesione na obraz, będziemy łączyć. I teraz następuje ostatni etap pracy, proces twórczy. Czyli tak. Jeżeli mamy tutaj tą kolor, tą umianę czerwieni na dzbanku, to my tą czerwień widzimy również tutaj, tutaj i tutaj, i na lewo, i na prawo, ponieważ ta czerwień, ona jest tak silna, tak dominująca, że ona wchodzi w dialog, ona rozmawia z tymi wszystkimi kolorami tutaj, które tutaj są obok. To nie jest tak, że ona jest tylko w jednym miejscu. My tutaj widzimy trochę czerwieni po prawej stronie. Widzimy nawet troszkę oranżu na tym błękicie. Zabarwienie. Jakieś zabarwienie, prawda? Tutaj. O, to jest wszędzie. Ona jest taka dominująca, to troszkę pozostawia nam wszędzie ślad. Nawet na tej zieleni. Ta zieleń jest mocna, ale ta czerwień dominuje. Rzeczywiście dominuje. Ja na razie tak wypunktowałem miejsca, w której ona mówi, ona dochodzi do głosu. Proszę, to jest ta. Tu nawet też ta czerwień troszkę opowiada o sobie. Następnie żółta gruszka. Żółta gruszka, ona jest nieduża, ale ona też sprawia, że na owocach, na draperii oko ludzkie zauważa troszkę tej żółci. Inaczej mówiąc, przenosi tą żółć, przenosi ją, przenosi, zmienia to, co tutaj wcześniej było. Pogłębia ten kolor żywy. Zaczynamy łączyć to wszystko w jedną całość. Wszystkie kolory, wszystkie formy. Zostaje zupełnie
nowa rzeczywistość rodzi się w tej chwili na płótnie. O. Tutaj mieliśmy ten cień już też jest inny. Jeszcze tutaj poprawimy. Już troszkę też zaczyna na tej czerni też dominować błękit. To nie jest taka, to nie jest taka czerń już, jak ją nazywają w sklepie. O, proszę Państwa, to jest, zobaczcie, to co zaczyna się bogactwo. Wchodzimy głębiej w przestrzeń tego obrazu. Zaczynamy odkrywać. Ja nie wiem, ja po prostu odkrywam na nowo tą martwą naturę. To, co do tej pory wiedziałem, to namalowałem. W tej chwili maluję to, czego nie wiedziałem na początku. Po prostu staram się łączyć te wszystkie elementy w jedną całość. Ten błękit jest bardzo dominujący. On wszędzie. On jest wszędzie. Tutaj. Wszędzie coś chcę powiedzieć. Proszę zobaczyć, jak obraz nagle się zmienił. To już nie są tylko owoce. Jest coś więcej. Obraz, dobry obraz, to jest wtedy obraz żywy, kiedy po trzech dniach nie przychodzi nam do głowy odkurzać ten obraz. Jeżeli obraz wieszamy na ścianie i po trzech dniach widzimy kurz na tym obrazie, to znaczy, że to nie jest dobry obraz, to już jest mebel, to już jest zwykła materia nieżyjąca. To tak jakbyśmy kawał deski powiesili. Dobry obraz codziennie przynosi nam coś nowego, przynosi nam życie. Bo sztuka powinna przynosić nam życie. Czasami co innego przynosi, coś przeciwnego. Natomiast sztuka powinna przynosić nam życie, jest zwiastunem nowego życia. I dobra sztuka zachęca nas do życia, zachęca nas do malowania, do patrzenia w słońce. Dlatego tutaj staramy się, żeby to zachęcał ten obraz do słońca. O, tutaj, tam też gdzieś od jeszcze jakieś czerwienie zaczynają dominować, proszę, taki... I to jest coś wychodzi nowego zupełnie. Tego nie było na początku. Ja też nie wiedziałem, że tak będzie. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Wszystkiego nie wiemy, ani wszystkiego nie widzimy. My to odkrywamy. Codziennie odkrywamy coś nowego. Dlatego sztuka jest piękna, ponieważ pozwala nam odkrywać świat. My malujemy nie to, co widzimy, a czego nie widzimy. I to jest piękne w sztuce. Na początku tego nie widzimy. My to zobaczyliśmy malując, tworząc. Ona nas zachęca, proszę. O, ja już jestem tak zachęcony tutaj, że się rozmalowałem, proszę. Jeszcze tu widzę. Proszę. Jeszcze widzę następne kolory, proszę. O, taki obraz prawie. Aż nieskromny będę, proszę bardzo. Ale to obraz, który powstał w Bakarze. To jest dzieło sztuki. To nie jest nigdy zasługa artysty. Proces twórczy nie jest zasługą artysty. Kiedy wchodzimy w proces twórczy, to wchodzimy w misterium. A w misterium to jest tajemnica. Więc trudno powiedzieć. Więc trzeba się poddać tej tajemnicy. O, ten malowany. Poddać się, nie myśleć, co powiedzą ludzie. Bo malarz nie cieszy się z zachwytu, ani nie smuci się wtedy, kiedy go gania. Malarz zawsze szuka prawdy, a prawda jest ani brzydka, ani piękna. Jakby tak malarze tylko szukali pochwał, albo smucili się naganami, to by nie mieli tych pięknych, tych wspaniałych muzeów, które są dzieła sztuki.
Tak. To jest, o, tutaj mamy jeszcze trochę. Ale teraz to nam, proszę, proszę, muszę uważać nawet jak chodzę, bo to człowiek się unosi w czasie malowania. O, właśnie, teraz wydaje mi się, że już tak ten obraz dojrzał. Jeszcze brakuje mi gdzieś tutaj żółci, zamknięcia żółcią tych przestrzeni, no, które wchodzą, wkraszają ten obraz, proszę, one żółć. No właśnie, on już jest ten obraz, już jest ten nakryt silniejszy niż na początku. Proszę, ta żółć tutaj zaczyna coś tam, o, zaczyna zamykać ten obraz od góry. Ona jest faktycznie bardzo ważna. Bardzo ważna. Natomiast tu na dole jeszcze nie ma zamknięcia. I szukamy. Szukamy. Ja nie wiem. Ja próbuję. Bo ja niemal... Rembrandt mówił, że pędzel... Powiadał, że pędzel myśli za malarza. To niech pędzel myśli. Zobaczymy. O. Ale pomyślał. Dobrze pomyślał. Tutaj ładnie ten dół się zamknął temu, tej martwej naturze. Proszę. A tutaj się nic nie dzieje. Więc tutaj się coś musi zdziać. Tutaj mamy taką pustą, może tutaj jakiś cień, o, który by wzmocnił. Ale też jeszcze nie to. Szukamy dalej. Szukamy światła. O. Już wiem, tak myślę, tak się domyślam, że tutaj brakuje nam może trochę ciemniejszego, jaśniejszego koloru, żeby tak na początek damy jaśniejszy. I to jest zaleta akryly. Ja sobie mogę pozwolić na taką plamę mokrą, a później tę plamę poprawiać. Już w oleju tego bym nie mógł zrobić. Żeby malować w oleju, sobie tak pozwolić na takie szaleństwo, musiałbym użyć szpachli malarskiej, żeby ściągnąć ten tą plamę. Widzimy, jak to ściągnąć tę plamę i wtedy na nowo postawić. Ale tu też akurat mi się wydaje, że ta plama, ta szpachla przydała mi się do tego koloru, proszę. O. I tutaj jest dobre miejsce na podpis. Podpis jest bardzo ważny w obrazie, bo to jest znak. To jest znak i ten podpis źle umieszczony może zburzyć całą konstrukcję obrazu. Dlatego niektórzy malarze byli tacy malarze, którzy się podpisywali przed rozpoczęciem obrazu, żeby nie mieli problemu z podpisem. A jak jest problem z podpisem, to znaczy, że obraz jest bardzo dobry. Znaczy jest tak zrobiony, tak się trzyma, jak dobry Windows. Każdy inny element to jest obcy. On tam obcych nie wpuszcza, on jest sam dla siebie. Nawet malarza nie chce wpuścić. O, teraz dopiero tę prawą stronę zamknęliśmy. Proszę, to mi się wydaje, że już niedużo brakuje. Zakończenie obrazu jest najtrudniejsze, bo i obraz to można jeden całe życie malować. Ale kiedyś trzeba przerwać to malowanie. Także ja uważam, że już niedługo dojeżdżamy do dworca głównego. Tak. O. Proszę, tu jeszcze zrobimy takie ładne wyjście, troszkę rozprowadzimy tę szarfę, żeby ona nie była taka dominująca. Tak, ale jeszcze to jest niedobre. To jakoś zaburzyło, więc może tutaj trochę żółcią na dole. O, podprowadzimy tą szarfę. Proszę. No, jest, a powstał nam obraz. I zobaczcie Państwo, to jest ta sama martwa natura. Ja ją najpierw namalowałem w sposób realistyczny. Następnie formy realistyczne były. Potem postawiłem cienie. Wszystko było
jak należy. A później nastąpił proces twórczy. I to, co tutaj jest, te formy, te kolory, dzbanka, kolor dzbanka, kolor gruszki, kolor tego blasonu, one się zaczęły, one te formy i te kolory ze sobą zaczęły rozmawiać. One stworzyły nową rzeczywistość. Bo ta martwa natura jest tylko inspiracją, jest zachwytem. Dlatego mówiłem na samym początku, malarz się zachwycił. Przyszedł do Bakary i się zachwycił. To była inspiracja, to było to światło, które powstało w głowie, w duszy. Natomiast po zachwycie powstał obraz, spektakl, można powiedzieć. To jest teatr, to jest swego rodzaju teatr. Tutaj każdy ze sobą rozmawia. To jest tak, jak mówię, jak dźwięki fortepianu. Jest gama, każdy dźwięk jest inny. Natomiast jak Chopin grał mazurka, te dźwięki łączyły się ze sobą i tworzyły melodię, dynamikę, kontrapunkt. Wszystkie elementy były zawarte, my tego nigdy nie słyszymy. Te dźwięki nie mówią, że jestem kontrapunktem, ja jestem melodią. My to w całości słyszymy, w harmonii. Dlatego ta harmonia jest bardzo istotna. Bo tam, jak jest piękno, tam jest harmonia. Tam, gdzie jest harmonia, tam jest piękno. I to jest to, co mówiłem na początku. To jest ta głowa zanurzona w chmurach. To jest ta tajemnica, bo nogi to widać, jak stoją na dole. Nogi stoją przed stawą, natomiast głowa ona się idzie, a nogi się nie odrywają. Jakby się nogi odrywały, to by malarz odleciał, to już w ogóle by, nie wiem, czy by dzieło stworzył. Ale ono jest, ma swoją konstrukcję, ono ma swoją inżynierię, ma swoją dynamikę, ma takie elementy, które rozum kształtował. Dlatego stoi wyraźnie na nogach. Bo tę dynamikę, tę konstrukcję, całą inżynierię obrazu to rozum stwarza, bo to jest połączenie rozumu i misterium razem. To jest forma, to jest jedność. Obraz jest później wystawiany, ale żeby on żył, to musi być widzów. Norwid mówił, że dzieło ma dwa skrzydła. Jest artysta i widz. Artysta namalował, ale widz ten obraz przenosi w sobie. Przenosi w sobie do następnego miejsca, do następnego miejsca. I ten obraz żyje. Dlatego on żyje wtedy, kiedy ten obraz żyje. Kiedy ten obraz nie jest tylko meblem. Dobrego obrazu nigdy nikt nie wyrzuci. Dlatego warto malować, warto tworzyć. Bo to, co zrobimy, to jest nasz wkład do kultury. Nawet prywatnie, w domu. Bo przecież przyjemniej powiedzieć, że w domu, jak ktoś zapyta, czy ma pani obrazy. Tak, ale jakie? Same oryginały. Prawda? To jest inaczej brzmi, niż powiem, mam obrazy, ale mam kopię, wydruk, olejodruk, zdjęcie jakiegoś innego obrazu, ale ja mam same oryginały. I w ten sposób kulturę wnosimy do domu. My ją kształtujemy, przekazujemy innym, dzieciom, wnukom i wszyscy po czasie to ten dom, dom jeden, dom drugi zapełni się obrazami. Można powiedzieć, że jesteśmy taką cegiełką do historii świata. Kultura jest istotna, bo my żyjemy wśród sztuki na co dzień, od sznurówki do kapelusza, bo każdą rzecz, którą chodzimy, to stworzył artysta, której używamy, aparat fotograficzny, komputer, to wszystko stworzył artysta i my po prostu, a źródło jest tutaj, w takim bezpośrednim kontakcie z naturą, malowaniu obrazu. Ja teraz podpiszę się. Teraz się podpiszę na końcu. Mówiłem, że tutaj ten podpis oddam.
Tak, myślę, że to będzie dobre miejsce, choć już teraz nie jestem pewien. Zaraz zobaczę, czy jest tutaj najlepsze miejsce do tego obrazu. Może tak, ale tak po skosie jest to. Dobieram obraz, FHB. Żeby to tak nie było, że jest obraz i podpis, a że jest uważasz podpis, tylko zrobił. Tak. Było, zrobię. Tak. O, też musi być, podpis musi być namalowany, to nie taki podpis do dowodu. O, nawet tak zrobiłem ten podpis. Proszę, on wyschnie, będzie troszkę ciemniejszy. Proszę. To jest nasz obraz. A tutaj mi brakuje jakiegoś akcentu. Nawet takiego akcentu. Widzicie Państwo, jak to jest, jak to trudno odejść. Po co trochę, to jeszcze do jutra to bym chyba poprawiał ten obraz. Nie, on jest dobry. Do jutra bym zrobił nowy obraz. Proszę bardzo. No, wydaje mi się, że zakończyliśmy dzieło, mam nadzieję. Może do historii przejdziemy. W internecie będziemy, w kosmosie. To prawie już się wszyscy unosimy z tym dziełem sztuki. Jeszcze tak nie było. Jakby Van Gogh malował i potem był w internecie, to był już szczęśliwy, prawda? Ale on malował w samotności. Te obrazy powstawały w samotności. Obrazy powstają w samotności. One są piękne w muzeach, w ramach złotych. Natomiast wyobraźmy sobie, że te obrazy powstawały w wilgotnych pomieszczeniach. W biednych pomieszczeniach. Nie było wody. Wodę się nosiło ze studni, żeby pędzle umyć. Obrazy powstawały w wielkim trudzie. W wielkim trudzie. Teraz to w muzeach wiszą w pięknych złotych ramach, perfumy, zapachy. My tego nie widzimy, prawda? Natomiast dzieło powstaje zawsze w trudzie. Bez trudu to nic nie ma. Ale tutaj nam od razu tak poszło, wydaje mi się całkiem dobrze. Dzieło sztuki powstało. To tylko w Bakarze tak powstają dzieła sztuki. Bez trudu. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za współzmalowanie tego obrazu. Dziękuję bardzo. Sedam fini. Drodzy Państwo, miałem tę przyjemność 5 lat mieszkać w Paryżu i doświadczyć, jak ważna sztuka jest w życiu człowieka. My nie jeździmy zwiedzać lodówek, zwiedzać samochodów. Ludzie przemieszczają się czasami setki kilometrów samolotami, inwestują po to, żeby zobaczyć obraz. Po to, żeby przejść się i zobaczyć, jaka jest kultura, jaka rzeczywiście jest ta kultura w świecie. Żeby dojrzeć, jaka ona jest w naturze, bo żadna reprodukcja, najlepsza reprodukcja nie jest w stanie oddać istoty dzieła. To dzieło trzeba zobaczyć w naturze. W naturze widać to pociągnięcie pędzla, to drżenie pędzla, trud. To tylko w naturze można zobaczyć. Dlatego wychowanie plastyczne w szkołach jest bardzo ważne. Całe szczęście, że ono teraz jest, ponieważ dzięki niemu przygotowujemy odbiorców przygotowujemy do uczestniczenia w tym wspólnym dziele tworzenia, w tym przenoszeniu obrazów po całym świecie. Często, nie każdy maluje stojąc. Ja lubię malować stojąc. Ja się dużo ruszam przy sztaluce. Natomiast malujemy też siedząc. I ważna techniczna uwaga. Nie siedzimy przy sztaluce w ten sposób. O. Siedząc przy sztaluce w ten sposób, my nie mamy tego odejścia, które jest przy malowaniu wchodząc.
przy malowaniu takim chodzonym, jak można tak powiedzieć, może to nieładnie brzmi, ale przy malowaniu, kiedy chodzimy. Siedzimy lekko bokiem do obrazu. Na lewej nodze trzymamy paletę. Pędzle trzymamy tutaj, o, proszę zobaczyć, pod paletą lekko. Przytrzymujemy sobie, na kolanie możemy oprzeć szmatkę, albo można ją przytrzymać w dłoni. Paleta nam nie ciąży. Bierzemy pędzel z ręki, tutaj z tego kompletu, który trzymamy, i malujemy. I co nam daje taka postawa przy obrazie? Otóż to, że my możemy się odchylić. I my nie czujemy, tak jak stoimy bezpośrednio, jak się odchylamy, to tak trudno. Wydaje nam się, że przewracamy się niemal przy tym obrazie. A my tutaj, jak malując w ten sposób, mamy nogę po lewej stronie, tutaj podpartą. Po prawej stronie mamy bezpośrednio do obrazu i o, my możemy się odchylać, my się bezpiecznie odchylamy. Mamy ten komfort, nie stoimy blisko obrazu, mamy ten komfort siedzenia, mamy ten komfort po prostu tej, to się mówi, takiej postawy, która pomaga malować. O, to jest bardzo ważne. Tak jak mamy zdjęcie kosaka z paletą, on tak właśnie siedzi. To jest postawa malarza, prawidłowa postawa malarza przy malowaniu, ale to ona jest wyuczona, ta postawa. Tak jesteśmy, częściowo jesteśmy również narzędziem, tak jak paleta i pędzel przy malowaniu. Więc to narzędzie musi być dobrze użyte. Mogę się odchylić, mogę z daleka zrobić plamę, mogę z bliska zrobić plamę. Proszę, mogę dużo rzeczy tutaj wykonać. Nie? Ta postawa nas przede wszystkim również nie męczy. Nie męczy nas przy malowaniu, bo my mamy oddech. My się nie męczymy, my tak blisko nie stoimy. O, nasz wzrok się nie męczy. Nasz wzrok odpoczywa przy pewnym odejściu. To jest bardzo ważne. No i ustawiamy się w ten sposób do martwej natury, żeby ją widzieć. Bardzo, nawet studenci robią ten błąd, że siedzą tak przy obrazie w sposób bezpośredni, a jeszcze część martwej natury mają zasłonięte. I oni tak cały czas wyglądają za tego obrazu, co tam jest. Nie? Co tam jest za obrazem? A my powinniśmy mieć bezpośredni kontakt z martwą naturą. Nasz wzrok nie powinien się odłączać. Nasz wzrok powinien budować w nas ten obraz. Dlatego malując, to jest ważne, żebyśmy nie malowali w ten sposób, nie rysowali w ten sposób, jak teraz pokażę. O, popatrzę i rysuję, potem popatrzę. Rysują. Nie, my to już nie rysujemy tego, co rysujemy. My już zapominamy, my nie mamy kontaktu z tym modelem. My już jakiś inny model rysujemy. My powinniśmy nawiązać dialog z nim. A żeby nawiązać dialog, to musimy tej martwej naturze popatrzeć w oczy. Jakie ona ma oczy, jaki ma uśmiech. Musimy z nią nawiązać kontakt bezpośredni. Wtedy ona przejdzie do nas. Łatwo, ona zacznie z nami rozmawiać. I w ten sposób słyszymy, co ona mówi. Jak słyszymy, co ta martwa natura mówi, to możemy tutaj ten jej język namalować. A jak my tak posłuchamy, potem się odwrócimy od niej, ona sobie mówi. I tu malujemy. Trochę słyszeliśmy, trochę co by chcemy już słyszeć. Nie mamy z nią żadnego kontaktu. Czy to z człowiekiem, czy to z martwą naturą, czy z żywą naturą, czy malujemy kurę, czy malujemy budynek, cały czas patrzymy. My patrzymy. My nie przerywamy tego dialogu. To jest szalenie istotne dla jakości
dzieła i naszej jakości. I jeszcze jedna rzecz, co chciałem powiedzieć. My nie malujemy dla obrazu. My malujemy, podmiotem nie jest w naszej sztuce obraz. Podmiotem my, to my jesteśmy. I my się rozwijamy dzięki tej sztuce. Dzięki tej martwej naturze. To ona nam służy. To my się rozwijamy. Bo jeżeli będziemy malować dla obrazu, to my przestaniemy się rozwijać. Nas będzie ta sztuka, my się jej będziemy bać. My się mamy rozwijać. To malarz się rozwija i malarz tworzy, malarz rozwija w sobie nowe przestrzenie, które oczywiście potem rejestruje, oddaje na płótno, na płótnie. Thank you.